Stulecie wojen. Żelazna kurtyna. Zimna wojna 1946-89. Przez 45 lat po zakończeniu II wojny światowej Europa była podzielona na dwa wrogie obozy. Oba przygotowywały się do wojny, która na szczęście nigdy nie wybuchła. Jak to możliwe, że niedługo po zakończeniu straszliwej wojny świat znowu stanął na krawędzi zagłady? W roku 1945 większość Europy leżała w ruinach. Afryka Północna była dosłownie zasypana śladami minionych walk. Zniszczona była także Azja Południowo-Wschodnia. Jej gospodarka była zrujnowana. Szczególnie ucierpiały Chiny. Amerykańskie bombardowania zmieniły w gruzy większość japońskich miast. Na całym świecie byli ludzie pozbawieni domów, ludzie, którzy głodowali i którzy byli psychicznymi i fizycznymi wrakami. Druga wojna światowa była znacznie straszniejsza niż jej poprzedniczka 25 lat wcześniej. Z 55 milionów ofiar ponad 2/3 stanowili cywile. Dlatego potrzeba powołania organu, który zapobiegałby wybuchowi podobnego konfliktu w przyszłości, była jeszcze bardziej naglądza niż w roku 1918. Liga Narodów nie była w stanie zapobiec wybuchowi wojny w roku 1939. Czy w obliczu ewentualnego konfliktu w przyszłości świat miał być równie bezsilny? Kiedy premier Wielkiej Brytanii Winston Churchill spotkał się z prezydentem Franklinem Rooseveltem u wybrzeży Kanady w sierpniu 1941 roku, obaj mężowie stanu podpisali tzw. Kartę Atlantycką. Wyrażali w niej swoje nadzieje na pokój, który pozwoli wszystkim narodom żyć bezpiecznie w obrębie swoich granic. Dokument ten uważa się za jeden z fundamentów Organizacji Narodów Zjednoczonych. W styczniu 1942 roku 26 walczących wtedy z państwami osi krajów podpisało deklarację założycielską ONZ. Przed końcem wojny uczyniło to jeszcze 21 krajów. W Dumbarton Oaks, niedaleko Waszyngtonu, powstały pierwsze struktury ONZ. Leżące na zachodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych San Francisco było świadkiem trzeciego i ostatniego kroku zmierzającego do powstania Organizacji Narodów Zjednoczonych. Podczas konferencji 50 walczących z państwami osi krajów, która odbyła się tam w kwietniu 1945 roku, zredagowano kartę ONZ, czyniąc tym samym podwaliny pod przyszły pokój na świecie. Konferencję w San Francisco otwierał prezydent Harry Truman. Samą kartę podpisano ostatecznie w październiku 1945 roku. Truman zdecydowanie popierał powstanie ONZ. Jeżeli nie chcemy zginąć w kolejnej wojnie, musimy nauczyć się żyć w pokoju. Jeden z organów ONZ powstał już w styczniu 1942 roku. Informacje o zbrodniach popełnianych przez hitlerowców na terytoriach okupowanych zmusiły przebywające w Londynie rządy emigracyjne do oświadczenia, że wszyscy zbrodniarze
stanął przed obliczem sprawiedliwości. Komisja ONZ do spraw badania zbrodni wojennych po raz pierwszy zebrała się w październiku 1943 roku. W tym samym czasie Ameryka, Wielka Brytania i Związek Radziecki ostrzegły Niemców, że szczegółowym badaniom poddane zostaną wszystkie popełnione w czasie wojny zbrodnie. Ostatnia aliancka konferencja w Poczdamie w lipcu 1945 roku potwierdziła wcześniejsze ustalenia. Żyjący jeszcze członkowie władz nazistowskich zostali przewiezieni do Norymbergi. Przed wojną na tamtejszym stadionie rozgrywały się wielkie faszystowskie wiece. Teraz usunięto wszelkie symbole nazizmu. Dwudziestu jeden najbliższych współpracowników Hitlera stanęło przed Międzynarodowym Trybunałem Wojskowym. Oskarżano ich o zbrodnie przeciwko pokojowi, zbrodnie przeciwko ludzkości oraz o zbrodnie wojenne, które były pogwałceniem praw cywilizowanej wojny. Proces rozpoczął się w listopadzie 1945 roku. Trwał aż 11 miesięcy. Dwóch oskarżonych uniewinniono, jednak 10 usłyszało w końcu złowieszcze słowa. Trybunał skazuje pana na śmierć przez powieszenie. Szubienicy uniknął tylko Hermann Göring, kiedyś zastępca Hitlera i głównodowodzący Luftwaffe. W czasie oczekiwania na egzekucję zdołał połknąć dostarczony mu w jakiś sposób cyjanek. Reszta oskarżonych trafiła do berlińskiego więzienia Spandau. Odbywali tam karę pod czujnym okiem żołnierzy wszystkich mocarstw okupacyjnych. Najdłużej w Spandau przebywał Rudolf Hess, zastępca Hitlera aż do maja 1941 roku, kiedy w ramach dziwacznej próby zawiązania sojuszu z Anglią poleciał do Szkocji. Nigdy nie opuścił Spandau. Zmarł w więzieniu w roku 1987. Niektórzy twierdzą, że w bardzo dziwnych okolicznościach. Poszczególne kraje także sądziły zbrodniarzy wojennych. W wielu przypadkach skazywano ich na śmierć. Brytyjczycy skazali na śmierć niektórych ze strażników obozu koncentracyjnego w Belsen, zarówno mężczyzn, jak i kobiety, oraz Fritza Kramera, komendanta obozu. Narody znajdujące się kiedyś pod niemiecką okupacją rewanżowały się teraz zdrajcom i kolaborantom. Norwedzy osądzili i skazali na śmierć Vidkuna Quislinga, człowieka, który namówił Niemców do zaatakowania Norwegii w roku 1940. Francuzi osądzili i wtrącili do więzienia marszałka Henriego Petena, głowę rządu Vichy po klęsce Francji w czerwcu 1940 roku. W Japonii także działały trybunały wojskowe. Generał Hideki Tojo, który pełniąc funkcję premiera doprowadził swój kraj do wojny, starał się popełnić samobójstwo. Uratowano go jednak i stanął przed sądem oskarżony o zbrodnie przeciwko pokojowi. Zanim uznano go za winnego i powieszono, w sądzie zdarzył się dziwaczny wypadek. Na śmierć skazano także tygrysa z Malajów, generała Tomoyuki Yamashite, dowodzącego wojskami japońskimi walczącymi z Amerykanami na Filipinach w roku 1944. Procesy dotyczące zbrodni dokonanych w czasie wojny trwają do dziś. Szczególnie w Izraelu, gdzie żądza zemsty ludzi, którzy ocaleli z Holokaustu, jest nadal nienasycona. W roku 1961 na śmierć skazano tam Adolfa Eichmanna. Ponad 25 lat później we Francji na dożywocie skazano Klausa Barbiego. Stulecie wojen.
Podczas procesów dotyczących zbrodni wojennych w Europie okazało się, że Rosjanie nie kwapią się z wyjawieniem szczegółów o zbrodniarzach wojennych znajdujących się w ich rękach. Była to jedna z oznak pogarszania się stosunków pomiędzy aliantami. Powojenne spotkania mocarstw okupacyjnych potwierdziły, że Rosjanom coraz mniej zależy na współpracy. Jednym z pierwszych, którzy dostrzegli zbliżający się konflikt interesów, był były brytyjski premier Winston Churchill, który w roku 1946 odwiedził Amerykę. 5 marca podczas wykładu w Fulton powiedział: od Szczecina nad Bałtykiem do Triestu nad Adriatykiem rozciąga się żelazna kurtyna dzieląca kontynent. Za tą linią wyrażenie żelazna kurtyna natychmiast weszło do powszechnego użycia. Zachodni alianci bardzo szybko zrozumieli, że konieczna jest odbudowa Niemiec, a szczególnie przemysłu. Odbudowano więc fabrykę Volkswagena. Samochodzik powszechnie zwany garbusem stał się najbardziej popularnym samochodem ostatnich 50 lat i można spotkać go na drogach nawet dziś. Natomiast Rosjanie wywozili ze swojej strefy okupacyjnej wszystko, co się dało. W czerwcu 1946 roku zmusili zachodnich aliantów do wyrażenia zgody na zakaz swobodnego ruchu Niemców pomiędzy strefami okupacyjnymi. Powstała wewnętrzna granica, która podzieliła Niemcy na dwie części. Było to złamanie umów zawartych w czasie wojny, gwarantujących, że Niemcy będą traktowane jak jedno państwo. W tym czasie większość wojsk zachodnich została zdemobilizowana. Żołnierze, którzy pozostali w Niemczech, pełnili raczej funkcje porządkowe, wspomagając w ten sposób działania lokalnych zarządów wojskowych. Także Rosjanie wykonali kilka ruchów, sugerując, że mają zamiar zmniejszyć rozmiary swojej armii. Istniała jednak możliwość, że Rosjanie zechcą zaszczepić komunizm w pozostałych krajach Europy. Kiedy zaraz po wycofaniu się wojsk niemieckich pod koniec 1944 roku greccy komuniści starali się obalić rząd, w Grecji wybuchła wojna domowa. By zmiażdżyć rebelię, z Włoch natychmiast przetransportowano do Grecji wojska brytyjskie. Szczególnie zacięte były walki w Atenach. W końcu w styczniu 1945 roku podpisano zawieszenie broni. Rząd grecki poprosił jednak Brytyjczyków o pozostawienie części ich wojsk na terenie kraju. W roku 1946 komunistyczna partyzantka w północnej Grecji zaatakowała ponownie. Wybuchła druga wojna domowa. Grecja złożyła do ONZ skargę, że partyzanci byli zaopatrywani przez Bułgarię, Albanię i Jugosławię. We wszystkich tych krajach rządzili komuniści. ONZ poparła w końcu stanowisko Grecji. Także w Turcji komuniści dążyli do przejęcia władzy. Słabo uzbrojona armia turecka nie była w stanie zapobiec dostawom przez granicę oddzielającą Turcję od Związku Radzieckiego. Pojawił się problem Triestu, który pod koniec wojny wpadł w ręce Jugosłowian.
Niebezpieczeństwo konfliktu pomiędzy Jugosławią a zachodnimi aliantami zostało zażegnane dzięki ustanowieniu wolnego miasta Triest, kontrolowanego przez wojska amerykańskie, brytyjskie i jugosłowiańskie. Narody Europy Wschodniej, wszystkie wyzwolone przez Rosjan, w ciągu pierwszych 2 lat po zakończeniu wojny nie miały szans na demokratyczne wybory. W rezultacie komuniści przejęli władzę w Albanii, w Polsce, na Węgrzech, w Rumunii i w Bułgarii. W marcu 1947 roku prezydent Truman podczas przemowy w Kongresie zapoznał świat z nową polityką. USA miały udzielić pomocy militarnej i gospodarczej każdemu krajowi zagrożonemu atakiem innego państwa. Pierwszymi beneficjentami były Turcja i Grecja. Tak zwana doktryna Trumana była podstawą amerykańskiej polityki zagranicznej przez następne 20 lat. Stalin zwrócił teraz uwagę na Berlin, w którego zachodniej części na podstawie deklaracji berlińskiej z czerwca 1945 roku swe strefy okupacyjne mieli Amerykanie, Brytyjczycy i Francuzi. Według wcześniejszych postanowień Niemcy miały pozostać jednym państwem, którego stolicą miał być właśnie Berlin. 24 czerwca 1948 roku Rosjanie bez ostrzeżenia zamknęli wszystkie drogi, szlaki kolejowe i połączenia wodne z zachodnimi strefami okupacyjnymi. Oznaczało to nie tylko, że Berlin Zachodni był teraz odcięty od świata. Jego mieszkańcom groził głód. Alianckie żądania odblokowania miasta zostały odrzucone. Do walki jednak nie doszło. Zachodni alianci byli po prostu za słabi. Mimo to zachodni alianci nie mieli zamiaru opuszczać Berlina. Zdecydowali, że ich strefy okupacyjne będą zaopatrywane drogą powietrzną. Powstał Berliński Most Powietrzny. Jedna z największych operacji lotniczych w historii. Przez prawie 11 miesięcy samoloty USA i RAF bez przerwy lądowały na berlińskich lotniskach Gatow i Tempelhof, czyniąc z nich najbardziej zatłoczone porty lotnicze świata. Samoloty dostarczały wszystko, od jedzenia przez mydło i medykamenty, aż do paliwa i szczególnie potrzebnego podczas zimy węgla. Opuszczając Berlin, samoloty zabierały ze sobą chorych, których leczono w Niemczech Zachodnich. Mieszkańcy Berlina Zachodniego przetrwali. By ogrzać swoje mieszkania, byli zmuszeni wyciąć prawie wszystkie drzewa. W końcu 5 maja 1949 roku Rosjanie, którzy nie wierzyli w przydatność mostu powietrznego, zdjęli blokadę miasta. Mieszkańcy Berlina Zachodniego mogli odetchnąć. Swoją solidarność z cywilną ludnością Niemiec Zachód wykazał już wcześniej. W marcu 1948 roku narody Europy Zachodniej utworzyły polityczny, militarny i ekonomiczny sojusz nazwany Traktatem Brukselskim. 6 miesięcy później powstał Zachodnioeuropejski Sojusz Obronny. Jego szefem został marszałek Montgomery. Remilitaryzowała się także Ameryka. Na początku roku 1948 jej siły lądowe, w tym Marines, liczyły tylko 600 tysięcy ludzi. Truman chciał zwiększyć tę liczbę 4-krotnie, jednak kongres zgodził się tylko na pobór 300 tysięcy w ciągu następnych 2 lat. Wielu Amerykanów uważało, że bezpieczeństwo Zachodu można zapewnić w inny sposób. Na przykład wykorzystując lotnictwo, którego część stanowiły nowe bombowce B-36.
istniała także bomba atomowa, którą w dalszym ciągu dysponowali tylko Amerykanie i która już raz zademonstrowała swoją potęgę, niszcząc dwa japońskie miasta w sierpniu 1945 roku. Symbolem jej siły były nie tylko ruiny, lecz także poparzenie i choroba radiacyjna, z powodu której mieszkańcy Hiroshimy i Nagasaki umierali jeszcze wiele lat po wojnie. Było jednak ważne, by Ameryka czuła się zobowiązana do obrony Zachodu. W kwietniu 1949 roku powstała następna organizacja obronna. Nazwano ją Paktem Północnoatlantyckim, inaczej NATO. Początkowo w jej skład wchodziło 12 państw, w tym Stany Zjednoczone, Kanada, Norwegia, Dania, Islandia, Włochy i Portugalia. Pierwsza reakcja Związku Radzieckiego na powstanie NATO była zdecydowanie negatywna. Po jakimś czasie jednak stosunki wschód-zachód uległy stopniowej poprawie. Rosjanie znieśli blokadę Berlina, wstrzymali też pomoc dla komunistów w Grecji. W międzyczasie Amerykanie cały czas pracowali nad rozwojem bomby atomowej. Na Pacyfiku przeprowadzano coraz więcej testów. Stany Zjednoczone podzieliły się swoimi osiągnięciami z Anglią i z Francją. Kraje te szybko wyprodukowały swoje własne bomby atomowe. Wybuchy próbne były coraz potężniejsze. Fire. 29 sierpnia 1949 roku udany próbny wybuch bomby atomowej przeprowadzili Rosjanie. Rozpoczynał się nowy etap zimnej wojny. Rosjanie byli w stanie stworzyć bombę atomową w tak krótkim czasie, ponieważ wiele informacji dostarczyli im ludzie pracujący nad amerykańskim programem badań, którzy wierzyli, że świat będzie bezpieczniejszy, jeżeli tak potężną bronią dysponować będą obie strony. Szpiedzy tacy jak amerykańska para Rosenbergów, Anglik Kim Pelby, czy biznesmen Greville Wynne, widoczny tutaj podczas procesu w Moskwie, stali się integralną częścią zimnej wojny. W latach 70. w Berlinie regularnie odbywały się wymiany schwytanych szpiegów. Wywiad używał też innych metod. Na przykład amerykańskich samolotów szpiegowskich U-2, które dzięki specjalnym aparatom były w stanie wykonać bardzo dokładne zdjęcia. W roku 1957 Rosjanie wystrzelili w kosmos pierwszego satelitę. W latach 70. zaczęły one wypierać samoloty. W Europie Wschodniej tak zwane procesy pokazowe miały demaskować zbrodnicze plany Zachodu. W Stanach Zjednoczonych senator Joseph McCarthy wprowadził naród w histerię, kiedy w latach 50. oświadczył, że komuniści infiltrują każdy aspekt życia prostego Amerykanina. Nie oszczędzono nawet Hollywood. Powszechnie szanowani ludzie, tacy jak Charlie Chaplin, zmuszeni zostali do wyjazdu. Do celów propagandowych używano także eteru. Radio Moskwa i Głos Ameryki walczyło o zaufanie opinii publicznej, natomiast słuchających ludzie starali się wyczytać pomiędzy wierszami jak najwięcej. Trwał wyścig zbrojeń atomowych. 1 listopada 1952 roku na atole Niuetok USA dokonały pierwszego próbnego wybuchu bomby wodorowej.
Jej potęga była wielokrotnie większa od bomb zrzuconych na Hiroshimę i Nagasaki. Nie zapominano też o uzbrojeniu konwencjonalnym. Armie radzieckie w Europie Wschodniej nadal były bardzo silne. Dlatego właśnie NATO w roku 1952 rozpoczęło program budowy swych sił konwencjonalnych. Szczególnie dotyczyło to Niemiec Zachodnich, gdzie zagrożenie atakiem było największe. W przeciwieństwie do Niemiec Wschodnich, gospodarka zachodniej części kraju kwitła. Wkrótce miała się stać najpotężniejsza w Europie. W roku 1953 zmarł Józef Stalin, niepodzielny władca Związku Radzieckiego przez prawie 30 lat. Rosjanie byli zrozpaczeni. Następcą Stalina został Nikita Chruszczow. Jednak nadzieje Zachodu na poprawę stosunków ze Związkiem Radzieckim zawiodły. Chruszczow nie zgodził się na zjednoczenie Niemiec. Obawiał się, że silne Niemcy mogą ponownie zagrozić ZSRR. W roku 1954 Chruszczow dał Niemcom wschodnim niepodległość. Na czele Niemieckiej Republiki Demokratycznej stanął komunista Walter Ulbricht. Następnego roku podobnie stało się z Niemcami Zachodnimi. Kanclerzem Niemieckiej Republiki Federalnej został Konrad Adenauer. RFN weszła także do NATO. Niemieckie wojska pomagały teraz swym alianckim sojusznikom w obronie granic Nowej Republiki. W odpowiedzi Moskwa stworzyła Układ Warszawski. W roku 1948 prezydent Jugosławii Tito zerwał stosunki ze Związkiem Radzieckim. Powodem było mieszanie się Rosjan w wewnętrzne sprawy tego kraju. W Jugosławii natychmiast powstała potężna armia, gotowa bronić swojej niezależności. Stosunki z Rosją poprawiły się po śmierci Stalina. Jednak Tito pozostał przy swojej polityce, nie opowiadania się po żadnej ze stron. Stworzenie Układu Warszawskiego jawnie już podzieliło Europę na dwa wrogie obozy. Jednak NATO było teraz silniejsze. Szeregi paktów wzmocniły Niemcy Zachodnie, Turcja, a w 1952 roku Grecja. Wewnętrzna granica Niemiec, składająca się teraz z drutu kolczastego, pól minowych i wieżyczek obserwacyjnych, stała się symbolem podzielonej Europy. Jednak nawet w satelickich krajach Moskwy nie wszystko szło po myśli Rosjan. Na Węgrzech kryzys nadszedł w roku 1956. 22 października w Budapeszcie wybuchło powstanie przeciwko rządom stalinistów. Powstanie odniosło sukces. Władzę przejął nowy rząd firmujący się hasłem komunizmu z ludzką twarzą. W czerwcu 1956 roku prezydent Egiptu Nasser znacjonalizował kanał Suezki. Na początku listopada w rejon kanału przybyły siły brytyjskie i francuskie. Korzystając z kryzysu, 1 listopada Moskwa wysłała na Węgry swoje czołgi, które szybko zmiażdżyły wszelkie ruchy niepodległościowe. Wielu Węgrów uciekło na zachód. Próby poruszania tej kwestii na forum ONZ zakończyły się klęską z powodu weta ZSRR. Bez względu na Suez, Zachód nie miał wielkiego pola manewru. Polityka NATO opierała się głównie na groźbie nuklearnej reakcji na agresję ZSRR. Jednak czy węgierskie powstanie warte było ryzykowania wojny atomowej? Głównym środkiem przenoszenia broni jądrowej nadal pozostawał samolot. Klasycznymi samolotami lat 50. były amerykańskie B-52, czy brytyjskie bombowce serii V, Vulcan i Victor.
Rosjanie dysponowali Tupolewami Tu-20. Obie strony dysponowały też pociskami dalekiego zasięgu, głównie dzięki wykorzystaniu projektów naukowców nazistowskich, którzy stworzyli latającą bombę V-1. Jej główny konstruktor, Werner von Braun, pracował teraz dla Amerykanów. Pojawiła się także taktyczna broń jądrowa. Były to różnego rodzaju rakiety krótkiego zasięgu lub pociski nuklearne wystrzeliwane ze zwykłych dział. Siły lądowe NATO w Niemczech Zachodnich potrzebowały pojazdów opancerzonych, które byłyby w stanie wytrzymać wybuch jądrowy, jednocześnie pozwalając na szybką reakcję podczas ewentualnego ataku wojsk Układu Warszawskiego. Stulecie wojen. Sceną pierwszego i najpoważniejszego kryzysu nuklearnego podczas zimnej wojny była Kuba. W roku 1959 komunistyczna partyzantka obaliła tamtejszy rząd. Komunistami dowodził Fidel Castro. Dwa lata później Ameryka, przerażona obecnością komunistycznego państwa u swych bram, zaczęła pomagać nienawidzącym Castro uchodźcom z Kuby. Rezultatem było tragiczne w skutkach lądowanie przeciwników Castro w Zatoce Świń. Moskwa zaczęła pomagać Castro, zaopatrując go w broń. Jesienią 1962 roku Chruszczow nakazał zbudować na Kubie bazy pocisków nuklearnych. Dowiedział się o tym wywiad USA. Prezydent Kennedy wystosował ultimatum. Zwróciłem się do przewodniczącego Chruszczowa z żądaniem wstrzymania budowy tych baz, stanowiących poważne zagrożenie dla pokoju na świecie. Świat wstrzymał oddech. Wojna atomowa wisiała na włosku. Jednak Chruszczow szybko ustąpił, świadom, że amerykański potencjał nuklearny jest wciąż o wiele potężniejszy od radzieckiego. Pociski zostały wycofane. Kuba przeczyła złożonemu w 1960 roku oświadczeniu Chruszczowa o pokojowej koegzystencji z Zachodem. Podobnie było w Berlinie. 13 sierpnia 1961 roku Berlińczycy ujrzeli wschodnio-niemieckich żołnierzy wznoszących mur wzdłuż granicy z Berlinem Zachodnim. Połączenie między Wschodem a Zachodem, które przetrwało tak wiele zimnowojennych napięć, zostało zlikwidowane. Zbyt wielu mieszkańców Berlina Wschodniego uciekało tędy na Zachód. Niektórzy starali się uciec i teraz. Wielu zginęło od kul Straży Granicznej. Mur berliński odebrał teraz wewnętrznej granicy Niemiec miano symbolu podzielonej Europy. Po jego jednej stronie kwitł kapitalistyczny Berlin Zachodni. Po drugiej stronie ponury i szary komunistyczny Berlin Wschodni. Widzieli to dwaj przywódcy supermocarstw. W styczniu 1963 roku mur odwiedził Chruszczow. Kennedy uczynił to w czerwcu. I nie boję się tego powiedzieć tutaj, w wolnym świecie. Jestem Berlińczykiem. W przeciągu roku obaj zniknęli ze sceny politycznej. Kennedy został zastrzelony 22 listopada 1963 roku w Dallas. Chruszczow został usunięty ze stanowiska przez Aleksieja Kosygina i Leonida Breżniewa w październiku 1964 roku. Uwagę Ameryki przyciągał teraz Wietnam. Zaczynała się kształtować nowa radziecka doktryna, która ujrzała światło dnia w roku 1968. Na początku tego roku w Czechosłowacji Aleksander Dubček zmusił stalinowskiego premiera do rezygnacji, przejmując jednocześnie rządy. W następstwie tego wybuchła tak zwana praska wiosna, czyli nagła liberalizacja życia w kraju. Ta nowa polityka została zawarta w tak zwanej karcie 68, podpisanej przez wielu Czechów. Liberalny rząd nie spodobał się Moskwie.
u czeskich granic zaczęły zbierać się wojska Układu Warszawskiego. Radziecki premier Kosygin przyjechał do Pragi, jednak Czesi odmówili rezygnacji z reform. Breżniew wysłał do Pragi wojska radzieckie, polskie, bułgarskie, węgierskie i wschodnio-niemieckie. Inaczej niż w Budapeszcie w roku 56 nie było zbrojnego oporu. Dubčeka odsunięto od władzy. Pozostała natomiast doktryna Breżniewa, głosząca, że zagrożenie dla jednego członka układu jest zagrożeniem dla całego bloku. Zachód znów nie zareagował. Podobnie jak w roku 56 był zajęty czym innym. Tym razem tłumieniem fali protestów studenckich. Jednak pod koniec lat 60. nuklearna polityka obu stron uległa radykalnej zmianie. NATO stworzyło doktrynę reakcji dostosowanej. Zamiast naciskać nuklearny guzik zaraz po ataku wojsk Układu Warszawskiego, odpowiedź na to teraz miała być stopniowa. Przeciwnikom dawano by kolejne zbrojne ostrzeżenia, powoli zbliżając się do krytycznego momentu odpalenia pocisków nuklearnych. Oznaczało to, że rola sił konwencjonalnych poważnie zyskała na znaczeniu. Pojawiły się przeciwpancerne pociski kierowane, takie jak ten francuski SS-11, dzięki którym w rezerwie można było trzymać więcej czołgów potrzebnych podczas kontrataku na teren Układu Warszawskiego. Jednak Rosjanie także zrewidowali swoje poglądy dotyczące wykorzystania broni jądrowej. Byli świadomi szybkiej modernizacji zachodniego uzbrojenia. Zaczęli więc produkować własne kierowane pociski przeciwpancerne, śmigłowce szturmowe i coraz lepsze czołgi. Rosjanie kolejny raz wrócili do swojej tradycyjnej taktyki błyskawicznej ofensywy. Jeżeli wojska poruszałyby się naprawdę szybko, dzięki współpracy sił specjalnych mogłyby zdobyć bazy nuklearne NATO, zanim te zdołałyby odpalić swoje rakiety. W tym czasie Rosjanie stworzyli tak zwane ruchome grupy operacyjne. Były to wojska wyposażone w każdy rodzaj broni, wspierane przez śmigłowce, które były w stanie szybko wedrzeć się głęboko w pozycję NATO, niszcząc centra dowodzenia lub zajmując ważne strategicznie obszary. Obie strony starały się uniknąć konieczności wykorzystania broni jądrowej. Tak zwany strategiczny parasol atomowy coraz bardziej zaciemniał niebo nad Europą i Afryką Północną. Głównym środkiem transportu głowic atomowych nadal pozostawał samolot oraz rakiety dalekiego zasięgu. Pojawiły się także łodzie podwodne uzbrojone w pociski nuklearne. W ten sposób powstała strategiczna triada atomowa. Opierała się ona na założeniu, że trzy środki transportu nie mogą być zniszczone w tym samym czasie. Pojawiła się też teoria drugiego uderzenia. Jednak już w latach 70. obie strony doszły do wniosku, że ich arsenały atomowe są zbyt potężne. Atomowy wyścig zbrojeń nie tylko wywoływał międzynarodowe napięcia, był również bardzo drogi. W latach 70. rozpoczęły się rozmowy dotyczące redukcji zbrojeń strategicznych, nazwane układami SALT. Breżniew i Jimmy Carter doszli do pewnego porozumienia. Lata 70. były też świadkiem następnej radzieckiej próby zwiększenia swojej potęgi militarnej. Zarówno Moskwa, jak i Waszyngton
próbowały rozszerzyć swoje strefy wpływów w trzecim świecie. Szczególne sukcesy odnosił Zachód, głównie dzięki amerykańskiej marynarce. Radziecka marynarka zawsze była upośledzona w stosunku do sił lądowych. Jednak kiedy dowództwo objął admirał Siergiej Gorszkow, marynarka Związku Radzieckiego rozpoczęła potężny program rozbudowy. Powstało bardzo dużo nowoczesnych okrętów wojennych, które bardzo szybko zaznaczyły swoją obecność na morzach świata. Obie strony wysyłały broń do krajów trzeciego świata. Lokalne wojny, jak te na Bliskim Wschodzie, stanowiły doskonały poligon testowy. Innym sposobem zdobywania wpływów była tak zwana pomoc przez pełnomocnika. Wykorzystując tę metodę, Moskwa wysłała w latach 70. do Angolii wojska kubańskie, które miały obalić portugalski rząd kolonialny i ustanowić w kraju marksistowski reżim. W połowie lat 70. amerykańska dominacja w trzecim świecie została poważnie naruszona przez doświadczenia w Wietnamie. Ostrożność, z jaką Ameryka podchodziła teraz do wszelkich zamorskich interwencji, sprawiła, że ilość sprzedawanej broni została poważnie ograniczona. W roku 1979 islamscy fundamentaliści zdobyli amerykańską ambasadę w Teheranie. Próba odbicia więzionych dyplomatów zakończyła się klęską. USA traciły swoją wiarygodność. Innym poważnym wstrząsem roku 79 była radziecka inwazja na Afganistan. Zachód okazał się bezsilny. Jednak pod koniec lat 70 do władzy doszli nowi przywódcy Zachodu, prezydent Ronald Reagan i premier Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher. Świadomi ostatnich radzieckich sukcesów, głównie w dziedzinie uzbrojenia nuklearnego, rozpoczęli program modernizacji uzbrojenia. Szczególną uwagę zwracano na odzyskanie dominacji nuklearnej. Pojawiły się doskonałe pociski Cruz i Pershing II. Reagan rozpoczął także tzw. program Gwiezdnych Wojen, tworząc system obrony przed balistycznymi pociskami nuklearnymi. Reagan i Thatcher pokazali, że są gotowi użyć siły. W 1982 roku Brytyjczycy wysłali swoje wojska na Falklandy, by odbić je z rąk Argentyńczyków. W następnym roku Amerykanie posłali swoje wojska na Grenadę. Symbolem nowej potęgi Zachodu były też manewry NATO w Republice Federalnej Niemiec. Afganistan stał się dla Rosjan tym samym, czym był Wietnam dla Amerykanów. Ich kłopoty zwiększyły jeszcze bardzo nieudane żniwa. Stan ich gospodarki pogorszył się znacznie, kiedy starali się dorównać zachodniej technologii militarnej. Breżniew zmarł w roku 1982. Dwa lata później zmarł jego następca, Jurij Andropow. Rok później zmarł kolejny władca ZSRR. Do władzy doszedł Michał Gorbaczow. Gorbaczow był świadom, że obciążenie radzieckiej gospodarki i niepokoje w krajach Europy Wschodniej nie pozwalały już na efektywne uczestnictwo w wyścigu zbrojeń. Podczas całej serii spotkań z prezydentem Reaganem Gorbaczow zgodził się na redukcję uzbrojenia, zarówno atomowego, jak i konwencjonalnego. Prowadził także nową politykę głasności, czyli większej świadomości obywateli o problemach kraju, połączonej ze stopniową liberalizacją życia. Wycofał też wojska radzieckie z Afganistanu.
Nie zmieniło to jednak oblicza Europy Wschodniej. W większości krajów, a szczególnie w NRD, nadal rządził partyjny beton. Obywatele coraz głośniej domagali się reform. Rok 1989 był bardzo gorący. W większości krajów Europy Wschodniej siły demokratyczne przejęły władzę bez użycia siły. W Polsce rząd objął Lech Wałęsa. W Czechosłowacji Václav Havel. Jednak w Rumunii próba obalenia Nicolae Ceausescu zakończyła się wybuchem krwawego konfliktu. Zacięte walki trwały szczególnie w Bukareszcie. W Niemczech Wschodnich trwał coraz większy odpływ obywateli do RFN przez Węgry i Austrię. Bezsilny w obliczu eksodusu Erich Honecker zrezygnował z rządów. Jego następca nie zdołał już odzyskać władzy. Listopada 1989 roku rząd NRD zgodził się na otworzenie przejść do Berlina Zachodniego. Następnego dnia tłumy ludzi zaczęły niszczyć znienawidzony mur berliński. Jednak NATO ogłosiło koniec zimnej wojny dopiero w lipcu 1990 roku. Tłumy zebrane pod berlińską bramą brandenburską wiedziały już, że groźba wojny zniknęła za horyzontem i cieszyły się na nadejście nowej ery pokoju i współpracy. Następna dekada nie okazała się niestety wolna od wszelkiego rodzaju napięć i konfliktów. Wersja polska, Studio Kompany Warszawa. Tekst Marcin Skrobosz. Czytał Daniel Załęcki.